Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, wraz ze mną jest... Siemano, TV, otwiera drzwi, dzień dobry, witam. Witamy was bardzo serdecznie w troszeczkę innym materiale niż ktokolwiek by się spodziewał. To w głównej mierze dlatego, że e, ostatnio co się wydarzyło, w zasadzie to parę dni temu, lub nawet z 10, coś takiego, nawet chyba ponad tydzień temu, Przerosło najśmielsze oczekiwania nawet nas i z góry od razu mówimy, że my, jakby o poprzednich akcjach przez pewną firmę, o której sobie będziemy rozmawiać, wiedzieliśmy tylko, że nie zabieraliśmy głosu, dlatego że nic nowego byśmy w sprawie nie powiedzieli. Tutaj natomiast tym razem stwierdziliśmy, że jednak zabierzemy głos, gdyż. Przestaje się mi w pewien sposób podobać to co się dzieje w totalnej porażce. A będziemy sobie rozmawiali o Fresh TV. Jest to taki pierwszy materiał komentarzy z naszej strony, bo poza podcastami to tutaj będziemy bardziej patrzyli i analizowali to co Nero opublikował na swojej społeczności. No, i tak, przejdźmy może do tytułu i miniaturki. O co w ogóle chodzi? Dlaczego taki tytuł? Dlaczego taka miniaturka? Otóż, jak wiecie bądź też i nie, totalna porażka jest siedliskiem wielu, ale to wielu fanowskich różnych prac, różnych takich seria seriali, no, sezonów i innych tego typu rzeczy, no nie? Dokładnie tak. I jak wiecie, przez to, że przez dłuższy czas nie było żadnego nowego sezonu poza total dramą ramą, no to powiedzmy, nie. że większość fanów zaczęło nas y, dostarczać nam trochę kontentu w postaci fanowskich sezonów przez nich samych zrobionych, ponieważ Fresh TV to jest banda leni, którzy no nie chcą najwidoczniej robić nic z totalną porażką, co ja. zaraz zostanie nawet y, może nie tyle co udowodnione, co pokazane. No bo jeżeli ktoś łudzi się, że oni cokolwiek ruszają, albo ruszyli w tym temacie, no to mam nadzieję, że no nie będzie zasmucony, kiedy przebijemy tę bańkę mydlaną, w której ta osoba prawdopodobnie jest. Tak więc mm -hmm. przejdźmy do pierwszego screena. Jak widzicie, jest to screen z kanału Nero. Po raz kolejny w sumie przypomnę. I co tutaj mamy napisane? Kolejna fanowska seria totalnej porażki zbanowana. Lecą grubo. Nie powiem, jestem ciekaw, czy ma to związek z nowymi, oficjalnymi sezonami totalnej porażki. W dużym skrócie, o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że Fresh TV bardzo, ale to bardzo nie spodobało się, że fani w oczekiwaniu na nowy sezon zaczęli robić fanowskie sezony. I okej, okay, mają prawo się zdenerwować z jednej strony, ponieważ mają prawa do tej serii, ale. Jest to bardzo śmieszne i ironiczne, ponieważ to jest dokładnie to, co odwaliło się w 2021, w. 1 lutego. 1 tak, lutego tak. dokładnie. Mianowicie był taki fanowski sezon, a raczej fanowski. Tak, fanowski sezon, który tak. nazywał się Total Drama Reunion. I był z tego jeden chyba odcinek, tak. Tak, a planowanych było 12-13 z tego, co sobie czytałem na Wikipedii. No, i Fresh TV bardzo, ale to bardzo się nie spodobało, bo to był jeszcze ten okres, kiedy oni bardzo mocno cisnęli w dramę-ramę. No teraz niby zarzekają się, że kończą z dramą-ramą i zaczyna... zabierałem się za ten cały reboot. Tak, jeszcze no... niby w zimę będzie koniec dramy dram Tak, 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 tak. Mhm, mhm. no fajne bajki, <laughs> fajne bajki są tutaj opowiadane. Dobra, eee... nie czyta więcej Twittera XD. W sensie nie mówię, że z twojej strony, ale z strony Fresh TV. I Wiem, jest ja, to ja bardzo słucham. ironiczne, bo oni mają ogromne buldupy dlatego, że fani chcą jakby udopruchać społeczność totalnej porażki właśnie takimi fanmaidami i bardzo im się to nie podoba, że ktoś zdobył więcej wyświetleń na swoim fanmaidowym Sezonie, a oni na swojej dramie ramię wbijali ledwo 30 tysięcy, przynajmniej na YouTubie. E, tak, więc. W no, nikt, no nikt mi nie powie, że to nie jest e, troszeczkę buldubska oto. No bo przykro mi bardzo, ale e, to co oni odwalają, jest bardzo śmieszne. Takie w cudzysłowie śmieszne. No bo e, banują każdy inny sezon, dlatego że nie wiem, wyczuwają konkurencję, a sami praktycznie nic nie robią. Bardzo prosty przykład. Od czasów dramy, yy, znaczy od czasów, właśnie Reunion, kiedy został ściągnięty ten pierwszy odcinek, to oni ogłosili, że oni już są w trakcie robienia tych, yy, tego rebootu, który będzie podzielony na dwa sezony. Tak, a tutaj ci powiem, powiem, powiem tak, śmieszna sprawa, bo to zaraz było dwa tygodnie po zbanowaniu Reunion. Dwa tygodnie raptem. To spójrzcie na to teraz z tej strony. Zbanowanie Reunion było 1 lutego. W 2021, w październiku, już obiegła informacja, że jest pierwszy odcinek skończony. Tak, koniec października, coś takiego. Koniec października, jakoś tak. I, a może to było, nie, to chyba było we wrześniu, bo my żeśmy film wrzucili chyba w połowę października, coś takiego. Tak, w połowę października wrzucaliśmy film. W każdym razie, obiegła internet sytuacja, że pierwszy odcinek został ukończony. I nie zapaliła wam się czerwona lampka z tyłu głowy, że to jest troszeczkę takie pic na wodę fotomontaż i w ogóle pitolenie o Chopinie? No bo mm -hmm. spójrzmy na to teraz z tej strony. Fresh TV za czasów pierwszych sezonów totalnej porażki, czy to nawet wariackiego wyścigu, za każdym razem nie było dnia, gdzie oni by nie spamowali o tym, że coś zrobili w imię nowego sezonu czyli tam jakieś, nie wiem, grafiki koncepcyjne, jakieś takie prototypowe modele postaci no normalnie no cuda na kiju za każdym tak. razem jakaś informacja od nich latała, a teraz od października zobaczcie ile czasu minęło minęły, tak, raz, dwa ponad trzy miesiące ponad trzy miesiące minęły tak. od informacji, że pierwszy odcinek jest ukończony i dalej nic nie ma ja rozumiem, że oni może działają sobie tam po cichu, ale ja Wam powiem tak szczerze. Z sytuacji na sytuacji, kiedy to coraz więcej sezonów jest banowanych, tych przez fanów zrobionych, mam coraz większą opinię, że kwestia raczej śpiewka, że będzie nowy reboot, czyli w tym momencie totalna porażka, tam reboot pierwszy hmm. i drugi tak. sezon, co oni tam planują. Nie chodzi, o, nie, nie chodzi o reboot jakby pierwszej obsady, tylko ogólnie reboot całej serii. To mam dosłownie. To mam wrażenie, że to wszystko było na zasadzie hej, nie robimy dalej nic, tylko zrobimy wam taką śpiewkę, żeby nie było, że konkurencja nas wygryzie. Tak, że no jednak coś mamy, ale tak naprawdę nie mamy, żebyście nie płakali. No można to tak mniej więcej w skrócie opisać. I mam wrażenie i mam małą teorię, że oni... Nawet jeżeli ogłosili koniec dramy ramy, to mam nadzieję oczywiście i chcę tutaj się mylić, że nie odwalą numeru na zasadzie no to była przykrywka, bo dalej będzie total drama rama i tak dalej, więc mam nadzieję, że jesteście yeah. zadowoleni. Bo Fresh TV chyba bardzo się nie podoba, że zaczynają powstawać te fanowskie sezony, bo mówię po raz kolejny wyczuwają konkurencję. Zauważyli, że fani potrafią robić lepsze sezony niż oni sami, dlatego nie mogą się z tym faktem pogodzić. Tak, ale i żeby... szukają dziury w całym. Ale żeby tego było mało, bo pewnie zaraz ktoś się znajdzie i powie, że my robimy gówno burzę, o byle gówno, no bo przecież tylko Total Drama Reunion zostało ściągnięte. To po raz kolejny hmm. przytoczę screen tutaj, że nie tylko Total Drama Reunion, ale na przykład teraz wyszła informacja, że skończony fanowski sezon Total Drama Adventura. Albo awentura w Hiszpanii, tak. bo to chyba hiszpański jest, Tak, tak. hiszpański awentura. Został również ściągnięty, jak widzicie na I załączonym jest. screenie. Tak więc tu nie tylko obarwało Reunion, ale też i Awentura oraz, yeah. oraz Jeszcze coś. jeden sezon. Oraz taki, właśnie. który był w produkcji? O Sky Island. Sky tak, Island. jak Dokładnie widzicie. Tak. tak jak widzicie na miniaturce, i tak jak widzicie na screenie. Wiem, że jestem spóźniony z poinformowaniem was o tym wydarzeniu, ale sam odkryłem to przypadkowo dzisiaj, gdy zauważyłem, że twórca Total Drama o Sky Island skomentował mój film na temat bana, którego owa fanowska seria otrzymała od Fresh TV. Wbiłem sobie na jego patronaita i znalazłem to 20 stycznia, czyli 3 dni temu Fresh TV zbanował pierwszy odcinek o Sky Island z Patreona twórcy tejże serii. Osobiście nie spodziewałem się tego, ale to tylko potwierdza, jak Fresh TV obchodzi fanbaza totalnej porażki i jak bardzo nisko upadnie. Odcinek pierwszy został przesłany na Google Drive'a, ale żeby dostać się do linka, trzeba najpierw zostać patronem. Tak teraz I będzie się. wyglądać strategia twórcy o Sky Island w walce z Fresh TV. W taki sposób kontent nie będzie tak łatwo dostępny, i żeby uzyskać do niego dostęp, najpierw trzeba zapłacić, co może zmusić Fresh TV do wpłaty pieniędzy, żeby w ogóle odkryć, czy jest tam coś co narusza ich prawa, czy nie. Co podoba hmm. mi się cholernie szkoda, skoro chcą banować, to niech najpierw wyskoczą z mamony. Szkoda, że to wszystko musiało się tak potoczyć i mam wielką nadzieję, że to powstrzyma Fresh TV od dalszych kroków. Strona zlikwidowania o Sky Island. Tak. W wielkim skrócie paranoja. Ja się pod tym screenem podpisuję swoim e, imieniem i nazwiskiem. Myślę, że zakończę. Ja, tak ja tak sam, ja tak samo dobrze mówi. Bo to, co się odpierdziela, jest naprawdę przegięciem pały i to srogiej. Żeby nie było. My jak najbardziej rozumiemy. Oni mają prawa do serii, ale niech nie zachowują się jak e, cenzorzy, bo oni właśnie bardzo mocno, jeżeli ktoś tutaj jest i e, interesuje się gamingiem, oni bardzo mocno poszli w stronę Nintendo. Czyli Nintendo swego czasu akceptowało w jakieś. Pan y i tak dalej, z ich kultową postacią, czyli Mario. Ale nie przyszło nie co stajdżą. do czego? Przyszło co do czego? To raptem, kurde, zaczęła się cenzura, zaczęło się banowanie, i tak dalej. Okej, okay, oni mają prawo, ale w momencie, kiedy oni gówno robią za przeproszeniem, a robią gówno w tym momencie, bo nie chce mi się wierzyć, że im tak długo jest, e, im tak długo zajmuje. Zabranie się do tych całych rebootów, bo stare Fresh TV potrafiło w mgnieniu oka w parę miesięcy nawet sezon zrobić, a oni męczą się z jednym odcinkiem i to trzy miesiące temu, <noise> zrobili tylko jeden odcinek i nadal tak. jest cisza. I zagwarantuję Wam teraz, ja i Zakol, zagwarantujemy Wam to, że to jest kwestia czasu. Zresztą Nero to jako pierwszy po powiedział, więc my tu też się pod tym podpiszemy. Dokładnie Kwestia tak. czasu, że za dwa tygodnie, może miesiąc, może dwa, wyjdzie informacja, że raptem więcej jest odcinków zrobionych. Tak, tak a z dupy. A w momencie, tak. a w tym momencie będą oni banowali każdy następny fanmade, który będzie pojawiał się z totalnej porażki. Wiecie co jest w tym wszystkim zabawne? Wiecie co jest najbardziej ironiczne w tym wszystkim, że same mhm. fanmade przez twórców, przez fanów zrobione, bo jak sama nazwa wskazuje, to jest od fanów. Były też sporadycznie wrzucane w roku 2009 i 2010, bo pamiętam, że niektórzy ludzie robili własne wersje totalnej porażki i wtedy jakoś im to nie przeszkadzało, ale od dłuższego czasu zaczyna im przeszkadzać to, że pojawiają się osoby, które potrafią lepiej zrobić robotę niż oni sami. Czy tak jakby coś ukrywali. Czy nie wyczuwacie tutaj swoistego bólu dubska, że. Oni nie, hmm. są takimi brzydko mówiąc nieudacznikami, że... Yy nie potrafili zainteresować oglądalności Total Drama Ramą, to teraz mają buldupy, że ktoś chce kontynuować ich działo lub zrobić własną wersję, bo to nie tylko oni się przyczepili do Oskar Island, gdzie tam faktycznie tam był Duncan, tam była postać do Heather, podobna Alejandro, no i Gwen. Tak więc tutaj okej, okay, oni mają prawa do tych postaci, więc mogli się zdenerwować, ale kuźwa, oni banują sezony, gdzie są zupełnie nowe postacie, gdzie tam nawet nie ma nawiązania do tych starych. Więc, A nawet do samego prowadzącego. Więc to jest naprawdę ironiczne, co oni odpierdzielają, bo Ej. oni banują wszystko i wszystkich, ale sami nic nie robią, bo przy, przykro mi, ale ja nie uwierzę w wymówkę, że oni pracują tak ciężko nad pozostałymi odcinkami, bo oni tylko jeden odcinek zrobili, ja. tylko dostaliśmy informację, ale samego traileru nic nie ma. Dalej. Tak, albo najlepsza ta sytuacja z Wigilii. O kurde, już nie będziemy robili droby roby, już zespół będzie robić nowe sezony. <gryw> ja pierdolę, to to dopiero by też było. Ja Wam powiem szczerze, to co się dzieje, to jest paranoja. To jest autentycznie paranoja, bo dożyliśmy czasu, gdzie twórcy, zamiast pochwalić widzów, znaczy widzów, fanów, no w sumie też widzów, można by to tak nawet pojąć. Widzów, którzy chcą troszeczkę odzwierciedlić lub zrobić coś podobnego do tego, co oni stworzyli, bo oni nic nie robią, tylko póki co gadają sobie, to zamiast docenić pracę lub nawet wspomóc, że hej, my pracujemy nad rebootem, więc tutaj nie wiem, zobaczcie sobie, co na przykład fan A zrobił, lub fan B, to oni wolą ocenzurować i bawić się właśnie w takie coś, że my ocenzurujemy. A będziemy potem udawali, że sprawy nie ma, i raptem, hej, patrzcie, robimy kolejny odcinek. Gwarantuję wam, to jest kwestia czasu. Wspomnijcie nasze słowa, że za jakiś czas wycieknie informacja, że raptem powstało pięć nowych odcinków. A bo i dziesięć, holendry, holendry, Ale nie. kiedy, ale, ale co dalej, to, to się domyślaj. I Ta. ja wam mówię. W mojej opinii, póki Fresh TV nie dostarczy dowodów, że oni cokolwiek zaczęli robić. W tym reboocie całym, czy w tych nowych sezonach, nie wierzę im w ogóle na słowo. Dopóki nie zostaje nam pokazany jakiś trailer, cokolwiek, bo kiedyś bardzo się chwalili, czy to na przykład trailerami e, Total Drama World Tour, czyli Totalna Porażka w trasie, lub kiedyś The Musical, jak się miało początkowo nazywać. Tak, Oni spamili tym wszędzie, gdzie się tylko dało. A teraz tylko jedna informacja, bez żadnych skinów, bez niczego. Po prostu dostałeś informację i wypchaj się. Tak więc ciesz się człowieku, że coś robimy w więc ogóle. Więc póki co, ja absolutnie im nie wierzę na żadne słowo, i dopóki nie udowodnią, że cokolwiek zaczęli robić, to po prostu ja nie wierzę im w żadne słowo, bo stracili już na swojej wiarygodności zamiast wspierać fanów to nich cenzurują serio cenzurują ludzi którzy robią nawet podobne sezony w sensie podobne jakby same serie w sobie same fanmade ale nie takie same bo jest zdecydowana różnica między na przykład e, adwenturą a totalną porażką chociażby nie wiem w trasie plan totalnej porażki czy innymi sezonami, gdzie są różne obsady tak więc to jest zdecydowana różnica i to da się, uwierzcie mi, to da się wyczuć różnicę między tymi więc nikt nie gada, nikt, nikt nie pierdoli za przeproszeniem głupot że nie da się wyczuć żadnej różnicy, bo się da wyczuć różnicę i taka jest prawda a ich po prostu piecze dupsko dlatego, że zobaczyli, że fani potrafią lepiej zrobić niż oni że fani zaczynają być konkurencją dla nich, więc stwierdzili czemu nie i zobaczycie Teraz zaczyna się od fanmadeów. teraz zaczyna się jakby od cenzurowania tam tych fanmadeów, tych fanowskich sezonów. A niedługo dożyjemy czasów, że Fresh TV obierze jeszcze inną taktykę i zacznie brzydko mówiąc wypierdalać takie kanały jak na przykład nasz kanał, jak na przykład kanał powiedzmy Totalna porażka po polsku Aleksandra i innych e, fanów Totalnej porażki. Ponieważ stwierdzą, ponieważ stwierdzą, że to jest łamanie ich praw, że my nie mamy prawa wypowiadać na przykład na temat tego, co się dzieje w ich sezonach, nie mamy prawa skomentowania nic. Gwarantuję wam, to jest, to jest tylko kwestia czasu. Jak oni już zaczynają takie kroki robić, to kwestia czasu, aż. Następny krok będzie cenzurowanie wszystkich, którzy w ogóle tak. na YouTube się na ten temat wypowiadają. Wiem, może to być totalna abstrakcja, ale patrząc co Fresh TV teraz robi, mm. nie zdziwiłoby mnie to kompletnie, tak szczerze. A no, w ogóle dla mnie jest najbardziej śmieszna sytuacja to, że no my wszyscy po kolei, taki Nero, czy my, czy tam totalna porażka po polsku, Aleksander i wszyscy po kolei tam nawet za granicą, no robimy im tak naprawdę hype, robimy im kurde reklamę, a oni... Przede wszystkim osoby nieznające fandomu totalnej porażki mogą się zainteresować, więc to dzięki takim kanałom właśnie jak my, e, oni powinni się cieszyć, że nikt nie zapomniał jeszcze o totalnej porażce, bo patrząc, jak oni bardzo, ale to bardzo podchodzą do tematu, mówiąc, że przecież oni się starają, że oni skończyli jeden odcinek, kurwa, w parę o, miesięcy czy tam w tak. rok prawie, to kurwa patrząc, naprawdę. jakie oni mają podejście do tematu, to niech oni się naprawdę. Oni powinni się cieszyć. Że my jakkolwiek im jeszcze dajemy reklamę w ten sposób, bo równie dobrze większość osób mogło zapomnieć, że coś takiego jak totalna porażka tak. istnieje, patrząc na to, że ostatni sezon, nie licząc spin-offu, był w 2014 roku i tak, to 2014 był Wyspa był, Pakitew. Więc tak, zobaczcie, że 7 lat, 7 lat minęło od tamtego momentu, a oni dalej nic nie ruszyli. A przypomnę tylko, że Tom McGill's <grym> który, okej, okay, rozumiem, była sytuacja, że fani go nachodzili, ja to wszystko jakby jak najbardziej rozumiem, e, miał wielkie plany na zrobienie przecież 10 sezonów, tak, sam tak. nawet y, obwieszczał na różnych tam Twitterach, no, czy tam. Gdzie, gdzie tam padło, że on przecież ma plany na 10 sezonów, więc postawa Fresh TV i to, co oni sobą reprezentują, bardzo, bardzo mnie bawi, bo zamiast docenić po raz kolejny twórczość fanów, zami zamiast ich wesprzeć i nawet dania takiego follow-upu, że hej, Tutaj fani zrobili fajny sezon, zobaczcie. A my w tym czasie będziemy pracowali nad naszym rebootem. To lepiej hmm. ocenzurować, nawet nie pisnąć słowa, że to oni są odpowiedzialni za zdjęcie takiego danego sezonu. I mydlenie oczą fanom, że tak, spokojnie, pierwszy odcinek już tam kurwa, prawie w rok zrobiony. Tam następny odcinek to za 5 lat będzie. Gwarantuję wam, póki oni nic nie tak. udowodnią. Wiara w to, że totalna porażkę jakkolwiek y, to nie brzmi powróci, jest póki co takie pod wielkim znakiem zapytania, no bo sorry, ja nie wierzę w to, że oni cokolwiek zrobili y, w tym momencie, jeżeli chodzi o Reboot, podejrzewam, że nawet nie zrobili tego jednego odcinka, po prostu stwierdzili, że dadzą taką informację, żeby fani za przeproszeniem zamknęli mordę. A dwa, to też nie wierzę, że jakoś Cartoon Network chce im pomagać razem z tym HBO. HBO to jeszcze może tak, ale Cartoon Network to myślę, że też trochę w dupie ma ten temat. Tak więc, yy, Fresh TV, gratuluję wam. Brawo, brawa, no brawa dla Fresh TV. Brawa no dla Fresh TV. Yy. No Powiem wam szczerze, że nada, jestem bardzo zadowolony, że takie studio jak wy... Um, robi właśnie takie akcje. Um, mam nadzieję, że jesteście z siebie zadowoleni, ale pamiętajcie tylko o jednym: że takimi akcjami będziecie bardzo do siebie fanów zrażać, a już jest coraz więcej osób, co się zaczyna mało interesować fandomem totalnej porażki, dlatego że wy dużo gadacie, a mało robicie. Więc Dokładnie. to jest tylko kwestia czasu, aż zradzicie do siebie naprawdę sporą część fanów. A uwierzcie mi, my. Ja czy Zakol to jesteśmy takie małe jednostki, takie kurwa małe pianki w szachownicy, natomiast tak. e, jak zrazicie do siebie większość społeczeństwa, no to może być bardzo ciężko potem odbudować tak, jakby i... zaufanie wśród swoich własnych fanów. I nawet jeśli te nowe sezony byłyby dobre, no to ludzie nie będą chcieli tego oglądać, bo po prostu będą mieli dość. A już jest, jest dużo osób, co ma dość, chociażby przez to, że tak. wy dużo gadacie, a mało robicie. Tak więc to jest po raz kolejny moje przypomnienie i podsumowanie tego. Tak więc ja osobiście moje stanowisko jest takie, że mhm. na chwilę obecną nie ma co wierzyć na słowo naszym kochanym Fresh TV. Ponieważ oni tylko gadają, a w rzeczywistości mało robią. Tak, a ludzie wszędzie o tym piszą: czy na tym kanale, czy innym, że się nie interesujemy, bo to i to, lub inny jakiś powód. Ja się wcale nawet nie dziwię. Tak więc reasumując i podsumowując, Fresh TV powinno dostać nagrodę największego błazna roku 2022 w tym momencie, przez te ich właśnie akcje. I w tym momencie to by było na tyle. Dziękujemy za wysłuchanie i będziemy starali się na bieżąco informować o sytuacji. Pod, polecamy obejrzeć film Nero, ogólnie filmy Nero odnośnie, e, czy to, to ta drama reunion tego, co oni robili jeszcze w 2021 i porównacie sobie do tego, co teraz i możemy tylko tyle powiedzieć, że historia po prostu zatacza koło po raz kolejny. Tak, kropki się łączą, jak to się mówi. Tak więc dziękujemy za wysłuchanie, to by było na tyle i na dniach spodziewajcie się już dalej normalnego kontentu nie licząc takiego kontentu komentarzy y, slash pogadankowego. To by było na tyle. Dziękujemy za wysłuchanie i nowe osoby zapraszamy do subskrypcji kanału. Oczywiście z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikujemy. Tak więc dziękujemy i do zobaczenia. Pa-pa!